Dzień dobry. Dobry. Witamy serdecznie wszystkich wszem i wobec. Witamy w niedzielny wieczór, choć dla nas jest około południe. Sympatycznie 29 września, ostatni odcinek w tym miesiącu. Zamykamy ten miesiąc. Czasami tak trzeba. Kalendarz nieubłaganie zbliża nas ku świętom Bożego Narodzenia. Po drodze jeszcze inne smutne okoliczności. Ale teraz daleko pojechałeś czasowo. A co? Słuchajcie, bo jakiś chochlik dzisiaj wiadrem wyniósł w pewnym momencie dźwięk z mojego mikrofonu i musieliśmy zacząć od nowa. Tak. I mówić dokładnie to samo, to tak, nie do końca, okej. Okay. Jest o czym mówić i trochę się pośmiejemy. Pamiętajcie też o tym, że śmiech w życiu potrzebny, czy to w ramach Jaruski, czy to w ramach spotkania też Czym żyje Rosja na kanale Kapitan Misowski. Więc zachęcamy i przypominamy, że takie rzeczy są. I obydwa kanały zapraszają do oglądania, lajkowania, komentowania, udostępniania naszych materiałów. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy naszą twórczość niezależną wspierają. Bardzo za to im serdecznie dziękujemy i nieustająco namawiamy do dalszej współpracy, szczególnie jeśli chodzi o to, co robimy, jak robimy i liczymy na to, że robimy to dobrze, skoro jesteście z nami. Prawda, Paweł? Tak, zaczynamy, słuchajcie, mamy 11 punktów, zaczynamy od 11 miejsca. 11 miejsca, które jest co do zasady wprowadzeniem jakiejś formy amnestii bez ogłaszania amnestii, no bo to jest zawsze jakiś przykład, powiedzmy, że nawet słabości dla systemu państwa. A o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli jesteś oskarżony, postawiono ci zarzuty, sprawa jest jasna, coś się dzieje. Jeżeli byłeś skazany, no to w Rosji miałeś krótką ścieżkę, dostawałeś do podpisania kontrakt, mogłeś iść najpierw do Prigorzyna, potem już jak armia stwierdziła, że to zbyt cenny zasób, są ci więźniowie, to już do armii rosyjskiej, tak? No ale się okazuje, że ciągle tego jest za mało, więc teraz wystarczyło, że jest przeciwko tobie śledztwo. Nawet nie musisz być skazany, ale to już może cię wyreklamować z tego wszystkiego, bo państwo tak bardzo potrzebuje żołnierzy. I tu wygląda na to, że nic w Rosji do końca nie jest takie wprost jasne, bo musi być zagmatwane i akurat ty to zagmatwanie dobrze wyjaśnisz, Pawle, z tego co pamiętam. Oddaję ci w tym momencie. Tak, no bo tu sytuacja jest dosyć prosta. Jeżeli ktoś był skazany, może się ubiegać o amnestię, dostaje amnestię, w tym momencie zaciera się, jeżeli podpisze oczywiście kontrakt, tak, i zostanie wysłany, odbędzie tą służbę, bo to też jest warunek, tak, nie będzie dezercji i tak dalej, no to w takim wypadku jest zatarcie wszystkich przestępstw, no i taka całkowita amnestia, można powiedzieć, że na nowo człowiek się rodzi i te wszystkie jego przewiny zostają skasowane. W przypadku śledztwa, no wydawałoby się, że coś podobnego ma mieć miejsce, ale nie jest, bo według tutaj najnowszej ustawy, którą Duma Państwowa przyjęła, to w tym momencie śledztwo, w ramach którego jesteś o coś oskarżony, jest zawieszane w zależności, czy to było, może być już na pierwszej tej instancji, no i w tym momencie twoje winy w obrębie tego śledztwa są anulowane. Tak, czyli jeżeli ci groziło coś, no to tak jakby tego przestępstwa nie było. Co nie znaczy, że w międzyczasie może się odbyć następne śledztwo. No jeżeli ukradłeś ten przysłowiowy słoik majonezu, no ale w międzyczasie okaże się, że jeszcze były napady na inne sklepy, to za słoik majonezu nie zostaniesz skazany, ale za inne rzeczy możesz zostać skazany. No i o czym się nie informuje często tych oskarżonych, no a może to powodować bardzo często, że kończy ci się jedno śledztwo, kończy ci się służba, no i w tym momencie ktoś rozpoczyna następne śledztwo i trzeba znowuż przedłużać tą służbę, no i jeżeli ktoś, że tak powiem, ma sporo takich przewin, no to tak może prawie, że w nieskończoność. I ciągle będzie ochotnikiem. Tak. Niesamowite, jakie patriotyzm w nim się wtedy budzi, prawda? Ale to Rosja i tam takie rzeczy są możliwe, ale oni na pewno nie zrezygnują z takiej ścieżki zasilania armii w chętnych,
A jest to jednocześnie sposób na to, żeby jeden drugiego zawsze mógł podspawać w jakiejś sprawie, żeby się tylko toczyło śledztwo. Kafka w pełnym zakresie kłania się. Ta metoda jest bardzo skuteczna, ona była jeszcze używana wcześniej, to znaczy już od pół roku obiecywano i tak było, że w momencie, kiedy jakieś śledztwo toczyło się, podpisywać kontrakt, to w tym momencie prokuratura wycofywała zarzut. Tak najczęściej to wyglądało. No a teraz jest już ustawa, więc już mogą na pełnym legalu te, znaczy no już według ustawy, nawet jakby prokuratura chciała toczyć, no to nie ma takiej możliwości, bo śledztwo w tym momencie zawieszane i wina jest anulowana. I potencjalna. To oczywiście nowe pole do wspaniałych nadużyć, korupcji, łapówkarstwa. Oczywiście. Hulaj dusza, piekła nie ma. A my tymczasem przejdziemy, ale zapomniałbym pokazać fotografię, która się z tym wszystkim kojarzy, czyli symbol, bo co do zasady symbolem zagadnienia jest onuca, ale ciągle związana z rosyjskim wizerunkiem żołnierza, choć oficjalnie nie ma już jej na wyposażeniu, to jednak nieformalnie ciągle króluje w rosyjskich siłach zbrojnych. Siła onuc, jak widać, potrafi sparaliżować nawet wymiar sprawiedliwości. A my teraz przejdziemy do punktu 10. Punkt 10, który jest dosyć z jednej strony kontrowersyjny, ale z drugiej przede wszystkim pokazuje amerykańską konsekwencję w działaniu i priorytety prawdziwe. Czyli jeżeli dla Ukrainy znalazło się ponad 8 miliardów dolarów, z czego, bądźmy szczerzy, większość, zdecydowana większość trafi do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, a towar i tylko trochę gotówki trafi na Ukrainę, to o tyle w przypadku kraju z nad Morza Śródziemnego, który mam na myśli, a nazwy nie wymienię, dostał 8,6 miliarda, dzieląc to na dwa główne zadania i nie ma żadnych warunków, nie ma żadnych dziwnych, że tak powiem, okoliczności, które są dodatkowo dopisane do tego wszystkiego. Po prostu jest pomoc. I to, co ciekawsze, nie poinformowały o tym Stany Zjednoczone, nie pochwaliły się tym, a to przedstawiciele tego kraju poinformowali, trochę też, nie da się ukryć, szachując obecną administrację amerykańską tym wszystkim, bo kontrowersyjna jest obecnie sytuacja na tym Bliskim Wschodzie i to, co robi ten kraj, podniesienie poziomu eskalacji na dużo, dużo wyższy poziom, niż się można tego było spodziewać. I owszem, pieniądze są raz, że duże, dwa, konkretnie przypisane do jakich rzeczy. I tu jest tak, z tych 8 i nawet 7 miliarda, 3,5 miliarda na zakup materiałów i sprzętu wojskowego. I to może być zarówno w amerykańskim przemyśle, jak i w rodzimym tamtego kraju, bo przecież mają mocny, który też zaopatruje amerykański przemysł, a 5,2 na rozwój systemów obrony powietrznej, w tym żelaznej kopułki, procy Dawida oraz zaawansowanego systemu laserowego. Czyli trochę jak dla Amerykanów, nawet takie wydatki na badania i rozwój, żeby rozwinąć te systemy, bo są nimi Amerykanie żywotnie zainteresowani, się sprawdzają. I ten kraj, który mam na myśli, który obecnie przygotowuje najprawdopodobniej kolejną operację lądową, antagonizuje w takim stopniu sytuację tam teraz, że chociaż jest to od nas daleko, będzie nas to dotyczyć, bo wpływ na globalną gospodarkę, zwłaszcza na ceny ropy, to mieć będzie. Jest to niepokojące. O tym możesz też ty na pewno dużo dorzucić, zwłaszcza o tym, co zauważyłeś, jeśli chodzi o plemienność walk na Twitterze wokół tej całej sprawy na Bliskim Wschodzie. Tak, ona jest zaskakująca, tak, bo Polacy jakoś mocno angażują się po obu stronach, w sumie obcego Polsce konfliktu, który się toczy daleko, a mniej chyba co niektórzy angażują się w stosunku do tego, który się toczy blisko, no i on jest bardziej taki moralnie nawet jednoznaczny, no bo tu jeden kraj napadł na drugi, tutaj za bardzo nie ma o czym dyskutować. W przypadku tutaj tej pomocy amerykańskiej, ona budzi pewne moralne, że tak powiem, wątpliwości. Natomiast to jest też ciekawe, że chyba się
nie wiem, czy zgodzisz, ale niezależnie kto by w Stanach rządził, to ta pomoc byłaby i tutaj jest taki ponadpartyjny, pomimo tak dużej polaryzacji, jednak no ten sam pogląd, tak? No zarówno administracja Bidena, jak i administracja republikańska, no tą pomoc by wysyłała. Tak naprawdę możemy tylko dyskutować, kiedy i gdzie byłaby wyższa, ale pomoc by była, tak? No i może akcenty byłyby inaczej, wiesz, rozłożone. Tutaj nie wszystkim się to podoba wśród demokratów, natomiast tym, co się nie podoba, no to raczej na Trumpa nie będą głosować, więc w sumie. To jest chyba jeden z najbardziej niebudzących partyjnych kontrowersji punktów zawsze w amerykańskim budżecie, planach strategicznych i tak dalej. Jakby to powiedzieć, są rzeczy, które ich łączą. I to jest jedna z tych spraw. Tak no było, tutaj... Tak jest, pewnie tak będzie. No pewnie tak będzie, tak. To jest jak gdyby polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, no, która akurat w tym aspekcie wydaje się, że też jest to wykorzystywane. No i wydaje się, że nawet można powiedzieć nadmiernie ta pomoc taka bezwarunkowa jest wykorzystywana do często moralnie wątpliwych pewnych czynów i kontrowersyjnych. A o tym jest teraz dosyć dużo mówione, zarówno na forum ONZ, w wielu innych miejscach, również międzynarodowe trybunały się wypowiadają, więc nie jest to absolutnie coś, w czym chciałbym się babrać i że Amerykanie to jednak mimo wszystko robią, po cichu, bo po cichu, ale jednak robią. No cóż, ich sprawa, ich oni będą się z tego tłumaczyć przed wyborcami u siebie, a taka Ukraina, która dostaje regularnie warunki dotyczące, czy to walki z korupcją i innych rzeczy, jeżeli chodzi o otrzymywanie tego wszystkiego, no to może tylko pomarzyć o takim bezwarunkowym wsparciu, jakie dostaje kraj, którego nazwy nie będę wymieniał. A my przejdziemy teraz do tego, co się u nas dzieje. Pamiętam, że kiedy była mowa o rozbudowie armii jako takiej, nie patrząc na to, w jakim obszarze dokładnie, to jeden z postulatów mocno akcentowanych przeze mnie, Marka Meissnera, parę innych osób, że musi istnieć system jakiegoś bonusowania i wsparcia tych, którzy decydują się na służbę w obronie ojczyzny. I właśnie nad czymś takim w chwili obecnej nasz parlament pracuje i co więcej, na bazie tego, jak mocno Wojska Obrony Terytorialnej między innymi zadziałały teraz w zwalczaniu skutków powodzi, w walce z powodzią, wszystkie kluby parlamentarne zadeklarowały, że poprą stosowne rozwiązania, które będą polegały na czym? Otóż na tym, że rządowy projekt nowelizacji powstał zachęcający pracodawców do zatrudniania żołnierzy obrony terytorialnej i aktywnej rezerwy, między innymi poprzez ulgę podatkową dla tychże przedsiębiorców. Projekt został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Projekt wprowadza preferencje podatkowe dla tych, którzy zatrudniają żołnierzy tych formacji, i przewiduje też preferencyjne traktowanie przedsiębiorców zatrudniających również przy startach w przetargach publicznych, a także wypłacanie tak zwanego świadczenia początkowego dla żołnierzy WOT z budżetu państwa. Minister obrony Kosiniak-Kamysz, przedstawiając założenia rządowego projektu, podkreślił, że apele o powstanie ulgi podatkowej dla przedsiębiorców pojawiały się już od 2022 roku. I ma to być w tej chwili jeden ze sposobów budowania atrakcyjności służby przy wsparciu właśnie, no przede wszystkim nie tylko państwowego, ale również prywatnego biznesu, który, bądźmy szczerzy, jeżeli żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej teraz w czasie powodzi był wyciągany od swoich codziennych zajęć w przedsiębiorstwie, stanowiło to, nie da się ukryć, jakąś stratę, ponieważ nie wykonywał pracy, która była potrzebna temu przedsiębiorcy, zwłaszcza jeśli to był żołnierz kierowany z odległych dla miejsca powodzi rejonów Polski i jakaś forma rekompensaty za to mu się jak najbardziej przedsiębiorcy należeć powinna. Jeżeli to będzie dzięki temu, że będą preferencje podatkowe i preferencje przy starcie do przetargów publicznych, to jest to akurat uważam całkiem racjonalne, że się ma dodatkowe punkty w takich sprawach. Może nawet się uda trochę bardziej związać
szeroko rozumiane społeczeństwo i biznes z tym wojskiem tu i teraz. A jeśli nie masz do tego do dodania niczego, to będziemy szli dalej. Tak, ja na temat Polski raczej się nie wypowiadam, nie znam się. No dobrze. Tematy polskie jeszcze będą, a teraz wchodzimy w temat mocniejszy i dalekomorski, bym powiedział. Otóż w ostatnim czasie, jeśli ktoś dobrze obserwuje, a widzowie obydwu naszych kanałów myślę, że na pewno, to sytuacja wokół Tajwanu znowu się mocno zagęszcza, ale nie jest to sytuacja dotycząca Tajwanu samego jako takiego, ponieważ w ostatnim czasie wiele krajów włączyło się jakby w formę demonstracji pewnych rzeczy i poparcia dla polityki amerykańskiej w tamtym regionie, robiąc rzecz prostą, a denerwującą dla Chin, przepływając przez cieśninę tajwańską, co oni traktują jako Chiny, w sensie kontynentalne, jako co najmniej prowokacje i bardzo ich to bulwersuje. Przy czym tajwańskie Ministerstwo Obrony poinformowało w czwartek, że wykryli suma summarum 72 samoloty i 8 okrętów chińskich wokół Tajwanu w ciągu poprzednich 30 godzin. I to wszystko dzieje się między innymi jako odpowiedź na tą właśnie demonstrację, jaką poprzednio wykonały okręty niemieckie, francuski i jeszcze jeden, a teraz w towarzystwie nowozelandzkiego i australijskiego również japoński niszczyciel. Przy czym Japończycy zastosowali to jako szybką odpowiedź na całą serię wtargnięć i zarówno okrętów chińskich, jak i samolotów, w tym szpiegowskich, w ich przestrzeń powietrzną. I tutaj premier Fumio Kishida polecił wręcz bardzo szybko wykonanie tego typu rejsu przez cieśninę tajwańską w obawie, i to dosłownie, tak to piszą japońskie agencje, w obawie, że bezczynność po wtargnięciu chińskich jednostek na terytorium Japonii, do których doszło w ostatnim czasie, może zachęcić Pekin do podjęcia bardziej napastliwych działań. Więc zaczyna się tam takie mocniejsze napinanie mięśni przez szeroko rozumiane dwie strony, gdzie po jednej stronie są przede wszystkim Chiny, po drugiej świat zachodu plus Tajwan, a pikanterii temu wszystkiemu dodaje jeszcze to, że w ostatnim czasie, co będzie jeszcze poruszane później, trzy mocarstwa wykonały próby swoich strategicznych pocisków rakietowych, ICBM-ów, w tym również zrobiły to Chiny. I one zrobiły to tak mocno demonstracyjnie, bardziej niż USA, no i przede wszystkim z sukcesem względem tego, co zrobili Rosjanie w Piesiecku. I to będzie tłem do już tych topowych z naszego podium materiałów, ale co do zasady, dookoła Tajwanu woda się gotuje, powietrze też bynajmniej nie jest spokojne. Tak wygląda japoński niszczyciel, tak właśnie demonstracyjnie przechodził przez cieśninę tajwańską praktycznie w dużej gali, wystawiając załogę w pięknych białych mundurach, aby podkreślić to, że jakby to powiedzieć, dobrze się czują na tych wodach. Z Łukaszem na pewno też tak, na ten temat rzeczach. Już dosyć dużo, tak, mówiliśmy właśnie tak. W chińskim CEPie, więc chyba nie będę tego powtarzał, no tutaj na pewno, jeżeli chodzi o obecny reżim chiński, no trudno znaleźć, że tak powiem, jakieś porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, te interesy amerykańsko-chińskie się mocno rozjeżdżają i dopóki nie będzie chyba zmiany w Chinach, to raczej grozi tutaj konfrontacja. Zgadza się. A my tymczasem przejdziemy do punktu 7 naszego dzisiejszego spotkania, którym to nie da się ukryć, że mina tego pana wiele pokazuje, o ile jest to któryś z tych panów nie do końca chyba oryginalnych, tak patrząc na rysy twarzy, to pewności nie ma, ale to, co trzyma w dłoni, to jest to, o czym właśnie będziemy rozmawiać. Tylko jeszcze dodatkowo można rozbudować kontekst o jedną rzecz, której wcześniej nie znalazłem, ale znalazłem ją później. O co chodzi? Rosja no, rozpycha się tam, gdzie jest to możliwe, w Afryce i w tym momencie de facto tak bardziej oficjalnie wchodzi do Sudanu. Rosyjska firma państwowa zajmie się wydobyciem sudańskiego złota, a jest to jeden z ważniejszych afrykańskich producentów tego kruszcu. I
będzie to robić po prostu oficjalnie. Przedtem była to grabież dokonywana pod przykrywką, Wagnerowcy mieli w tym swój udział, a teraz armia sudańska ma za to dostawać broń od Rosji, w związku z czym jest to pełnozakresowa już współpraca międzypaństwowa. Ministerstwo Spraw Minerałów Sudanu poinformowało o wizycie w zeszłym tygodniu rosyjskiej delegacji w tym zakresie. Przewodniczył jej Wiktor Czemodanow, szef Rosyjsko-Sudańskiej Rady Biznesu. Spotkanie w mieście Port Sudan nad Morzem Czerwonym było poświęcone omówieniu sposobów rozszerzenia możliwości inwestycyjnych. I pójdzie to w tą stronę, Rosjanie do tego pilnować, ale w kontekście okazuje się, że są jeszcze starsze informacje z czasów właśnie Prigożyna, bo się okazało, że właśnie sudańskie ramię firm Prigożyna, które tam były, trochę skompromitowały zachodnie systemy bankowe, ponieważ zarówno JP Morgan, jak i HSBC, dwie wielkie światowe marki, jeśli chodzi o bankowość, były pomimo sankcji, pomimo tego, że firmy należące do Prigożyna w tym zakresie były na liście sankcyjnej, niektóre od 2018, niektóre od 2019 roku, swobodnie korzystały z transferów międzybankowych, płacąc za na przykład maszyny górnicze w Chinach, z wykorzystaniem tychże banków. Sprawa tam w Stanach jeszcze oczywiście będzie miała swoje dalsze życie, ale co do zasady Rosja coraz mocniej kontroluje przepływ złota z Afryki w swoją stronę. No niestety jest to oczywiście sposób finansowania ich działalności w ramach specjalnej operacji wojskowej. Tak, ja mam tu takie pytanie, bo tam też mówi się o tym porcie Sudan, że tam Rosjanie by mieli mieć jakąś bazę. Tak. Pytanie jest, po co jest to Rosjanom? Jakie tu, że tak powiem, patrząc na obecne możliwości, no bo to jednak jest angażowanie się w tej części świata i trochę mi się wydaje, że tu Rosjanie za dużo tych srok chcą złapać za ogon. Mam takie cały czas poczucie. Tak, ale w tej części świata, jakby popatrzeć na mapę, to i Chińczycy się logują, i Francuzi mają bazy, Amerykanie, Morze Czerwone, czyli to wyjście od kanału Sueskiego, to jest bardzo interesujące dla wszystkich i każdy chce tam być. Rosji tam tak naprawdę w zakresie marynarki wojennej nie było nigdy, lotnictwa nie było nigdy. Dostarczali kiedyś sprzęt dla Egiptu i tamtejszych krajów, okej, poprzez to byli ich doradcy wojskowi, ale nie mieli wpływu na żeglugę jako taką w tym zakresie. Teraz to, co Rosjanie chcą zrobić, to przy relatywnej słabości ich marynarki wojennej, co pokazały te ćwiczenia Okean-24, próbują grać grę mocarstwową, a sam Ławrow wręcz ostatnio musiał przypomnieć, że co niektórym się chyba zapomina, że Rosja, z którą się konfrontują, chociaż nie wprost, jest ciągle mocarstwem atomowym. I to jest mocarstwowa gra, do której chyba jednak Rosja środkami, które miałaby wyciągnąć od samej siebie, by mogła nie dać rady. Ale jeżeli to będzie za środki, które wyciągnie z Afryki, to może im się to w jakimś stopniu uda realizować i zaznaczać swoją obecność w tej części świata. A że to Morze Czerwone to jeszcze jest akcent a propos tego kraju, którego nazwy nie będę wymieniał, który na niewielkim odcinku też ma dostęp do tegoż morza i ma tam ważny port, i ma też swoją marynarkę wojenną w tym miejscu, a oczywiście Rosja bardzo mocno odezwała się dyplomatycznie a propos tych ostatnich działań, które wyeliminowały całe kierownictwo pewnej organizacji w południowym Libanie. I może to być próba wpłynięcia na ten kraj właśnie jako wyrażenie poparcia dla tych organizacji, które co najmniej widzą tam system dwupaństwowy na tych terytoriach, a może i całkowitej eliminacji jednego z tych państw, bynajmniej nie chodzi im o, że tak powiem, palestyńskie organizacje. No wiesz co, ja mam tu takie wątpliwości, tak, bo wydaje mi się, że to, że Rosja tak mocno angażuje się w różne te konflikty w Afryce, wbrew pozorom powoduje osłabienie, bo jeżeli robisz wiele rzeczy, to żadnej rzeczy nie potrafisz zrobić dobrze. I ja mam cały czas takie wrażenie, że oni się rozpraszają.
Tu masz Syrię, tu masz Burkina Faso, tu masz właśnie Sudan. No i możemy teraz po kolei wymieniać dosyć dużo krajów jednak, gdzie Rosjanie próbują się angażować. To jednak angażuje i pieniądze, i siły, no i też te wywiady ludzi, a nie mogą, że tak powiem, wiesz, bo owszem, to byłoby w porządku, jakby tutaj trzydniowa operacja trwała 3 dni, nie? Ileś tam rzeczy by wychodziło, a tak wydaje się, że to rozproszenie może powodować, że no ile rzeczy zostaje, że tak powiem, utopionych, no bo nie masz ludzi, nie masz czasami środków, no i tak dalej, i tak dalej. No fajnie, że może coś tam w Sudanie się uda, no fajnie, że może będziemy kontrolować to wydobycie złota, ale to też kosztuje, to nie jest tak, że to wszystko bezkosztowo i to tylko te pieniądze płyną, bo to złoto trzeba też upłynniać, tu trzeba cały czas opłacać tych wszystkich ludzi w tym Sudanie i tak dalej, i tak dalej. To są koszty. Zapomnijmy jeszcze o jednym. Sudan i Somalia to są chyba najtrudniejsze do zapanowania nad nimi terytoria w Afryce. Tam wojna domowa trwa już kilka dekad permanentnie i tam żadna państwowość skutecznie nie funkcjonuje. Więc to jest potężne wyzwanie, z którym w przypadku Somalii nie poradzili sobie Amerykanie, próbując, przepraszam, trochę swoich porządków, to tym bardziej wątpię, żeby się Rosjanom udało. A my idziemy dalej i tu wchodzimy w coś dziwnego, żeby było jasne. W Polsce się mówi dużo o tym, że jest potrzeba posiadania myśliwców przewagi powietrznej albo przynajmniej z wielozadaniowych samolotów bojowych o większych niż dotychczas posiadane samoloty posiadają zdolnościach i tu się wymienia na tą chwilę F-16. Wiadomo, będą też samoloty F-35, których jednak za dużo akurat nie będziemy mieli, bo zamówionych jest 32 sztuki, a chciałoby się więcej. Z tym, że to więcej oznacza wejście w długą kolejkę. No bardzo długą nawet. Więc patrząc na horyzont tego, co się może dziać za naszą wschodnią granicą i jakie i kiedy mogłoby przyjść stamtąd realne, namacalne zagrożenie, mogłoby to być za późno. Więc tylnymi drzwiami, począwszy od właśnie MSPO w Kielcach, bardzo mocno rozpycha się na naszym rynku Boeing ze swoją ofertą samolotów F-15. Zrobili pewne umowy z polskimi firmami, żeby zacząć lansować temat samolotów F-15 w najnowszej wersji X, które no tańsze niż F-35 są niewiele raczej. Generacyjnie są to samoloty generacji poprzedniej, ale no takiej 4+. No i tak naprawdę niewiele krajów, bardzo, ale to bardzo niewiele, w ogóle wchodzi w ten projekt ze względu na zarówno cenę, jak i przejście bardziej na samoloty o własnościach niskiej wykrywalności radarowej, takich jak F-35, a oni intensywnie, będąc w poważnych kłopotach gospodarczych, stąd się też kiedyś wzięły takie sympatyczne żarty, że nie ma czegoś takiego, czego by Polska nie mogła kupić u Boeinga, jeżeli jest mu źle, dlatego wzięło się zamówienie na 96 Apache, nie tanich też przecież maszyn, i podobnie się może zdarzyć z F-15. A co dokładnie się pojawiło w tej przestrzeni informacyjnej? Otóż firma Boeing podpisała porozumienie teraz z dwiema polskimi uczelniami wojskowymi w sprawie przyszłego szkolenia pilotów i członków personelu naziemnego pracujących przy myśliwcach F-15EX. No to jest takie naprawdę wchodzenie tylnymi drzwiami, tworzenie możliwości. Zawsze potem będą mogli powiedzieć, jeżeli będzie kwestia wyboru na przykład samolotu, postawiona już tak bardzo poważnie, no ale tu już nawet mamy zbudowane zaplecze. Przecież mamy umowy, będą kształceni piloci, będzie personel techniczny. No i te umowy są podpisane z Lotniczą Akademią Wojskową oraz Wojskową Akademią Techniczną. Zgodnie z deklaracją dyrektor Boeing Global Services, pani Indra Duivenvoord, amerykański producent ma rozumieć potrzebę posiadania niezależnych zdolności szkoleniowych, a także szkolenie personelu w sposób efektywny, kosztowo. I obecnie Boeing współpracuje już z VAT-em, jeżeli chodzi o szkolenie personelu dla potrzeb Apaczów i
sympatycznie rozbudowują to wszystko przypadkowo o ten samolot, który tak mocno lansują, żeby Polska się nim chciała zainteresować. Oczywiście też może być produkcja niektórych komponentów w Polsce, tym jesteśmy zachęcani, bo jeśli chodzi o samoloty F-35, nie mamy nic, nie robimy nic, a Czesi, którzy znacznie później przystąpili, będą produkować. Niemcy, którzy kupili później niż my, też będą coś produkować. Finowie również. Oni potrafią i w tym wypadku tutaj Boeing wychodzi z ciekawą inicjatywą, ale nie zapominajmy o tym, że również europejski Eurofighter proponuje nam Tajfuny i to w wersjach Tranche 3, czyli naprawdę zaawansowanej i bardzo ciekawej. Ale tu już szczegóły tego, co byłoby lepsze dla nas jako latadło tego typu, to już zostawiam naszym pilotom. Pilotem nie jestem, ale trzeba powiedzieć, że Amerykanie bardzo cierpliwie budują swoją pajęczą sieć, w którą mamy wpaść jako docelowy klient na tą, no nie tanią przecież, maszynę. No tak. Szapoba dla ich marketingu. Tak. No tak, no można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten element, to na pewno tutaj dosyć sprawni. No i znowuż, tak, jeżeli chodzi o te polskie rzeczy, to wolałbym się nie wypowiadać. Tak. Dobrze. A my teraz wchodzimy w coś, co nazwał, lecąc do Stanów, prezydent Ukrainy swoim planem zwycięstwa. I im więcej tych informacji o tym planie zwycięstwa wycieka, tym tutaj akurat fabryka w Pensylwanii, z powodu której Mike Johnson, speaker Izby Reprezentantów, stwierdził, że należy się pozbyć ukraińskiej ambasador w Stanach za to, że załatwiła takie wejście do fabryki, która produkuje amunicję, która między innymi trafia na Ukrainę. Taka mała dygresyjka, kontrowersyjka. A o co dokładnie chodzi? Zełenski ze swoim planem, jak poleciał, to został ten plan skomentowany jako dosyć nierealne oczekiwania. I przez to władze w Kijowie mają spory problem, zdaniem amerykańskich dziennikarzy. Prezydent Zełenski przedstawił podczas wizyty ten plan zwycięstwa, ale ukraińskie oczekiwania są co najmniej problematyczne. Eksperci mają wątpliwości, bo Zełenski przedstawił plan kongresowi i dwóm kandydatom w wyborach prezydenckich, czyli Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi. I to właśnie w postawie Waszyngtonu upatruje szansy na ostateczne zwycięstwo Ukrainy. Czemu się trudno dziwić, bo to najbardziej wspierający i najpotężniejszy ze wspierających krajów. Ale pierwsze elementy tego planu to między innymi żądanie od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa na wzór paktu wzajemnej obrony w ramach członkostwa w NATO. Czyli bardzo konkretna i bardzo poważna rzecz, która związałaby w tym momencie same Stany Zjednoczone albo i całe NATO z Ukrainą w taki sposób, że jakakolwiek kolejna konfrontacja ukraińsko-rosyjska byłaby już konfrontacją NATO-Rosja. Dalej mamy chęć kontynuacji ukraińskiej operacji w obwodzie kurskim w celu zapewnienia terytorialnych atutów w negocjacjach i zezwolenie na użycie zachodniej broni na terenie federacji. Czyli znowu stawia warunek Zełenski, że Zachód musi się na coś zgodzić i jeszcze odpowiednio dużo dodatkowego zaopatrzenia dawać, żeby mogli wygrać. Do tego dalej prośba o konkretne systemy uzbrojenia i tu już nie mówimy o rzeczach starych, tylko raczej nowych lub nawet bardzo nowoczesnych, których lista jest już przygotowywana, czy nawet została przygotowana i przedstawiona. Ale najważniejszym postulatem niezwiązanym ze zbrojeniem jest otrzymanie międzynarodowej pomocy finansowej dla ukraińskiej gospodarki. A tu trzeba powiedzieć, że jak ostatnio przedstawiano zapisy nowego budżetu rosyjskiego, który pokazuje tam przyrost o 30% wydatków na specjalną operację wojenną, to się okazało, że wyciekła informacja, jakoby bieżące roczne wydatki Ukrainy na prowadzenie tej wojny razem z całym budżetem państwa to 90 miliardów dolarów. I teraz Rosjanie mają na to przeznaczać oficjalnie 140 kilka miliardów dolarów, Ukrainy na 90, to jest chyba potężny skok, jeśli chodzi o ten poziom
budżetu, jaki się w tym momencie pojawia na Ukrainie, względem tego, o czym mówiliśmy jeszcze rok temu, bo wtedy tamte parametry tego, co potrzebuje Ukraina do funkcjonowania, mówiło o 40 około miliardach dolarów, zgadza się? W skali roku. A tu mamy skok na 90. Coś jakoś tak, albo coś było wcześniej skrętnie ukrywane, albo troszeczkę za daleko ten skok został wykonany w danych dziennikarskich. Co ty na to? No tutaj jak gdyby wiele tych aspektów poruszyłeś, tak? No bo tutaj jednak ten plan zwycięstwa, który Zełenski przedstawia, no przedstawia uderzenia w głąb Rosji jako jeden z tych elementów, który, który chyba jest w tym momencie dosyć sporny, no i budzi bardzo dużo emocji, jeżeli chodzi o Rosję. No bo te uderzenia w głąb Rosji mogłyby spowodować, patrząc na to nasze podium i dzisiaj numer jeden, no poważne problemy, no jeżeli chodzi o kontynuację specjalnej operacji, to znaczy znowuż by utrudniły Rosjanom tą operację, która tak naprawdę do tego Kurska wydawała się, że no gdzieś idzie może nie zgodnie z planem, no ale gdzieś zbliża się ten rozejm i być może pokój. No tutaj widać, że Ukraińcy potrzebują i zarówno więcej odwagi ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i więcej pieniędzy. Część tych pieniędzy, zauważ, oni dostaną, czyli mamy ten pakiet jednak 8 miliardów, no ale z drugiej strony cały czas nie ma zgody i moim zdaniem do wyborów nie będzie zgody na uderzenie amerykańską bronią w głąb Rosji. Dyskusyjne jest, czy dostaną zgodę na uderzenie tymi Storm Shadow, bo być może dostaną. No tu są takie informacje nawet od Z-blogerów, że no już jakieś pociski poleciały, natomiast moim zdaniem to jest cały czas niepotwierdzone. Natomiast po wyborach, moim zdaniem, no to kwestia nowego prezydenta będzie. Z jednej strony kwestia nowego prezydenta, z drugiej strony nie zapominajmy, że coraz częściej słyszymy już o konkretach dotyczących korzystania z zysków wygenerowanych przez zamrożony rosyjski kapitał na Zachodzie, albo jeżeli chodzi o korzystanie z zabezpieczenia, jakie stanowi ten zamrożony kapitał do pewnych rzeczy. I to jest tym chyba najważniejszym motorem generującym zdolności finansowe do tego, żeby wspierać Ukrainę. Tego jeszcze nie ma. Tam jest taka sprawa, wydaje się dziwna, bo tak, Amerykanie żądają od Europejczyków, żeby sankcje na zamrożone aktywa zwiększyć z 6 miesięcy na 36 miesięcy, no co jest jak gdyby naturalne. Z drugiej strony, żeby to zrobić, prawdopodobnie jest potrzeba zgoda Węgier, czego nie będzie, bo Węgry to prawdopodobnie zablokują. W związku z tym Unia Europejska przygotowuje bez konsultacji już z Węgrami pomoc na 40 miliardów, dokładnie 39 miliardów. A więc ta układanka robi się taka mocno nieczytelna. Wydaje się, że najbardziej chyba optymalne byłoby wykluczenie Węgier z Unii Europejskiej, by pozbyto się problemu i tematu. No ale to też nie jest takie proste, żeby przeprowadzić. A więc pewnie pomoc będzie, natomiast zobaczymy w jakiej wysokości, bo Amerykanie powiedzieli, że jak nie będzie tych 36, to oni nie dadzą 20, tylko dadzą mniej, ale ile nie wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Wtedy Unia Europejska pewnie dorzuci resztę. No ale moim zdaniem kluczowe jest jednak ta pomoc wojskowa i uderzenie jednak w głąb Rosji, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy z Maćkiem Korowajem, no uderzenie tylko na ten przygraniczny i najbliższy teren no daje Rosjanom tą przewagę, że mogą tam wstawić odpowiednią ilość obrony przeciwlotniczej. A jeżeli chodzi o głębię Rosji, jeżeli byłaby możliwość uderzenia na przykład pociskami, które już tak przyszłościowo mówię, mogłyby być F-16 wyposażone,
gdzie te odległości są większe, plus jeszcze ukraińskie, tak jak widzimy, ukraińskie drony, które są bardzo skuteczne, no to ta sytuacja mogłaby się zmienić. Zgadza się. Jednocześnie od około 7-10 dni mamy informację, że Ukraińcy zbierają kolejną grupę mieszanych, zarówno nowych, jak i wycofanych z frontu jednostek. I to nie jest formowanie po prostu albo odtwarzanie lub powiększanie swojej rezerwy operacyjnej. Raczej wskazuje to wiele na to, że może być znowu wykorzystana ta siła do kolejnego uderzenia na terytorium Rosji. Tylko pytanie, rozwinąć to, co się dzieje w kieszeni kurskiej, czy w innym miejscu? I tu nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, ale najważniejsze pytanie, czy ten rachunek zysków i strat rzeczywiście będzie opłacalny dla Ukrainy, skoro tracą symbol, jakim był Wuhedar, gdzie utylizowano piechotę morską, tyle kroty, tam jest około 800 czy 900 pojazdów rozbitych było na tamtych polach rosyjskich, żeby było jasne, przez ten okres czasu, ale w końcu Rosjanom się udało tymi mięsnymi szturmami i skutecznym oskrzydlaniem uzyskać tyle, że no praktycznie Wuhedar jest stracony dla Ukraińców na tu i teraz. Pod Pokrowskiem tempo Rosjanom spadło, ale dalej się posuwają. Próbowali też znowu w kierunku Kupiańskim, no zanotowali potężne straty, ale ciągle są odcinki, na których Rosjanie posuwają się do przodu, mozolnie, pomimo wysokich strat, ale jednak to robią i sytuacja Ukraińców na tych odcinkach nie jest najlepsza. I te siły wykorzystane do z jednej strony zablokowania, żeby Rosjanie nie szli dalej lub do odpowiedniego przeciwuderzenia na tamtych kierunkach mogłoby być zdecydowanie lepsze niż kolejne uderzenie, przeprowadzenie kolejnej operacji takiej jak ta kurska lub też rozwinięcie tej kurskiej. I tu sobie muszą zważyć ukraińscy dowódcy, sztab i politycy, kierownictwo państwa, co będzie dla nich lepsze. Być może znowu zaryzykują, jest to prawdopodobne, tylko pytanie, czy to ryzyko im się opłaci. No wiesz, jakby to nie brzmiało, szanse na to, że Ukraińcy odbiją cały Donbas są dosyć małe. Więc myślę, że walka i rozgrywka będzie się toczyć o coś innego. Kluczowy jest korytarz, o tym wielokrotnie mówiliśmy. Tam żadnych działań Ukraińcy na ten moment nie przeprowadzają, natomiast no tu jest, wiesz, pytanie, no bo wiesz, wyobraź sobie, że co, że w tym momencie odbiją Donieck, no wydaje się to no nierealne, tak żeby Ukraińcy odzyskali te stracone pozycje, które Rosjanie wydzierali tak naprawdę miesiąc po miesiącu, pojedyncze kilometry, co musiałoby się stać, a więc tu Ukraińcy po prostu szukają takiego rozwiązania spoza, wiesz, pudełka, no, które umożliwi im na przykład odzyskanie korytarza, tak, być może odzyskanie Krymu lub jakiś taki inny status tego Krymu, tak? Natomiast no, jeżeli chodzi o ten Donbas, no pytanie też, czy oni chcą go odzyskiwać, no bo poziom zniszczenia wszystkiego, no, co tam jest, jest taki, że koszt odbudowy będzie przeokrutny. Równie dobrze można by było po prostu tylko wpuścić tam spychacze, żeby wszystko zgarnęły i co najwyżej skupić się na eksploatacji tego, co pod ziemią, no, co też jednak wymaga sporych nakładów. Tak, więc nie, więc bo sami nawet Rosjanie, tak, nawet jeżeli byś spojrzał na Karaganowa, no to mówi, że ten Donbas będzie kosztował, że Rosja już przegrała, tak, no bo będzie musiała odbudowywać ten Donbas, co będzie bardzo dużym kosztem. Pytanie, czy będzie odbudowywać, tak, no ale zakładając jednak, że będzie, no jest problem, tak, jest problem ogólnie, widać, że trochę, wiesz, mamy taką patową sytuację jednak i zarówno dla Rosji, jak i dla Ukraińców, no stąd właśnie moim zdaniem taka zagrywka i z tym Kurskiem, no i być może właśnie z tymi uderzeniami w głąb Rosji. Tu mamy też tą nową doktrynę nuklearną, która teoretycznie ma przestraszyć tak Zachód, no ale czy przestraszyła, no to sobie na ten temat podyskutujemy. Do tego dojdziemy punktu, ale pamiętajmy,
właśnie w tej chwili trwa niszczenie Rosji przez Rosjan, ponieważ absolutnie bez żadnych hamulców w rejonie kurskim, tej kieszeni, jak to teraz nazywa ISW, bombardują wszystkim, co tylko mają i niszczą własną ziemię i to, co tam było rosyjskiego, bez mrugnięcia okiem, o czym jako konieczność oczywiście mówił jeden z gości Sołowiowa kilka tygodni temu, podając to jako jedyną receptę na walkę o odzyskanie tej części rosyjskiego terytorium. Pogratulować. A my przejdziemy do kolejnego. I tu jest ciekawostka, której się, powiedzmy, że w znacznej mierze spodziewaliśmy, że takie coś się mogło wydarzyć, ale były to jednak głównie przypuszczenia. Natomiast teraz dziennikarzom udało się zdobyć wiarygodne dane na temat tego, w jaki sposób, jakim cudem udało się Ukrainie swego czasu zestrzeliwać na dużych odległościach rosyjskie maszyny. A były to w zależności od sytuacji zarówno samoloty dowodzenia, czyli IU-22, samoloty wczesnego wykrywania A-50, ale także w jednym przypadku całkiem spora liczba samolotów myśliwskich i myśliwsko-bombowych. Otóż z jakiegoś dziwnego powodu, o którym jeszcze o powodach tego dziwu będziemy rozmawiać, ujawniły dziennikarzom agencje ukraińskie taktykę zestrzeliwania tychże ciężkich samolotów rosyjskich. Szczegóły ujawnione przez ukraińską stronę podał jako pierwszy The Times, czyli trafili do poważnego medium. Bo to polowanie na ciężkie rosyjskie samoloty wojskowe było planowane już od 2022 roku. I cichym bohaterem tego wszystkiego było, no cóż, nie żadna super, hiper, najnowsza broń, tylko wręcz przeciwnie, broń stara, nawet u nas już wystarczająco stara. I tym bohaterem między innymi są właśnie zestawy S-200 Neva, które w Polsce zostały swego czasu, jeśli chodzi o system naprowadzania, ucyfrowione i one trafiły na Ukrainę. Nie wiemy, czy miały nasze te ekspolskie zestawy coś z tym wspólnego, ale Ukraińcy na pewno reelaborowali te rakiety, bo to widzieliśmy kiedyś na wcześniejszych materiałach. Jeżeli skorzystali z systemów naprowadzania, jakie tam były, plus te, które mają, nawet Patriotów, i udało im się zestawić tego typu zasadzkę, to pamiętajmy, te pociski w różnych wariantach o największym zasięgu były w stanie latać nawet do 300 kilometrów. A to jest sporo. Tymczasem zestawy S-300, które mieli na swoim wyposażeniu Ukraińcy, w najbardziej dalekonośnych wariantach były na dystansie około 150-180 km. A w takiej odległości od frontu zdecydowanie nie działały samoloty ani IU-22, ani A-50. I tu Ukraińcy zadali sobie trud, żeby się nad tym pochylić, przygotować sprzęt i wykreować odpowiednie sytuacje. I według dziennikarzy ten stary pocisk, łatwiejszy nawet do zakłócenia niż pocisk S-300, poradził sobie z tym zagadnieniem. W celu osiągnięcia tych zdolności trzeba było przeprowadzić jednak trwające ponad rok prace zakończone testami pocisków w drugiej połowie ubiegłego roku. Nie jest jasne, czy w uzyskaniu tych wszystkich rzeczy Polacy byli zaangażowani bezpośrednio, ale wiedza na temat tego, co robiono z tymi zestawami z Polski, wiemy na pewno, że trafiła na Ukrainę kiedyś. Tak czy inaczej, pod koniec ubiegłego roku broń była gotowa do użycia i zgodnie z obecnie ujawnionymi danymi, do pierwszego ataku na rosyjski samolot doszło jeszcze jesienią ubiegłego roku. Jednak pocisk nie dotarł do celu, a samolot wczesnego ostrzegania A-50 zmienił w międzyczasie kurs i wyszedł z zasięgu rażenia. Nawet mógł nie wiedzieć, że coś do niego leciało. Ale wtedy stało się jasne, że przypadek uchronił rosyjską maszynę. Potem kolejny atak był w styczniu, kiedy Ukraińcy, jak to podali dziennikarze, ustalili dwuminutowe okienko, kiedy mogli dokonać ataku, więc musieli odpowiednio wcześniej odpalić, żeby było w granicach działania ich systemów naprowadzania. I kiedy te dwie minuty lotu tej maszyny właśnie zostały dobrze zgrane z tym wszystkim, odpalili salwę pocisków i
trafiony samolot IL-22 jednak doleciał, pokiereszowany, ale jednak doleciał na lotnisko do bazy macierzystej, natomiast samolot A-50 nie zdołał wyjść z zasięgu i runął do Morza Azowskiego wraz z całą załogą. To się mocnym echem wtedy odbiło. Atak był raczej dla Rosjan kompletnym zaskoczeniem, ponieważ wydawało się, że działają komfortowo poza zasięgiem ukraińskiej obrony powietrznej, bo żaden Patriot ani S-300 nie był w stanie tam sięgnąć. I od tamtej pory zaczęło się takie małe polowanie. Ukraińcy twierdzą, że kolejnego A-50 zniszczyli także przy pomocy zestawów S-200, których bateria znajdowała się pod dowództwem, no i tutaj pewne dziwy, Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego, a maszyna została trafiona 170 km od linii frontu. Ostatnio, jeżeli wywiad wojskowy ukraiński czegoś potrzebuje, co jest w gestii sił zbrojnych, to zasadniczo dostaje wszystko, co chce. Na przykład dostali dowodzenie nad takim zestawem, który miał być przygotowany do zrobienia takiej zasadzki na bardzo ważne i bardzo drogie rosyjskie samoloty. Kolejna operacja tego typu, zgodnie z ustaleniami Timesa, miała miejsce na przełomie lutego i marca. Ukraińcom udało się zwabić rosyjskie lotnictwo taktyczne w pułapkę. I przynętą miała być właśnie bateria rakiet S-300, która włączyła radary. I kiedy rosyjskie bombowce i samoloty wielozadaniowe ruszyłyby ją zniszczyć, wówczas uruchomiono radary systemu Patriot. Ukraińcy twierdzą, że w tej zasadce udało im się zniszczyć 6 samolotów. 4 miały paść ofiarą Patriotów, 2 S-300, natomiast Rosjanie oczywiście tego nie potwierdzają, ale udało się potwierdzić zestrzelenie wtedy 2 samolotów Su-35. Pewności więc nie ma, ale prawdopodobieństwo tego, że zakończyło się to sukcesem, jest wysokie. I w kwietniu raz jeszcze te stare zestawy S-200 pokazały, co potrafią, i upolowały bombowiec Tu-22M3, który miał odpalić pociski manewrujące w kierunku Ukrainy, prawdopodobnie w kierunku Odessy. I to jest przykład tego, że nawet stara broń, ale dobrze użyta, potrafi spełnić swoją rolę. A jako że broni przeciwlotniczej o takim zasięgu, około 300 km, żadnej innej nie mają Ukraińcy, to w tej chwili wszystkie rakiety S-200, jakie są w okolicy, w Europie jeszcze dostępne, wiemy, że są ściągane na Ukrainę, gdzie są lekko, jakby to powiedzieć, uszlachetniane w zakresie elektroniki, i przy zachowaniu tych parametrów lotu, jakie mają oryginalne pociski, mają służyć temu, by trzymać bardziej z daleka od frontu rosyjskie samoloty rozpoznania radioelektronicznego, dowodzenia i wczesnego wykrywania. Całkiem sympatyczna historia. Tylko właśnie, dlaczego ją teraz ujawniono? Dlaczego Ukraina to ujawniła? I tu są w przybliżeniu dwie możliwości. Pierwsza, żeby jeszcze bardziej przestraszyć Rosjan. Druga, bo się może okazać, że już nie są w stanie tym sprzętem zagrozić, więc nie ma znaczenia ujawnienie tej informacji, bo już się Rosjanie na to nie nabiorą. Tak czy inaczej, cóż, informacja jest już ogólnie dostępna. No tak, wiesz, strona ukraińska no, próbuje wszystkich możliwych metod, tak, żeby tutaj Rosjanom utrudnić życie. Część jest skuteczna, część jest nieskuteczna. No i tu możemy, wiesz, właśnie sobie troszeczkę dywagować, jak to będzie wyglądało, tak. No tu przed chwilą mieliście okazję przypomnieć sobie, jak wygląda takie ustrojstwo, czyli samolot wczesnego wykrywania A-50, czyli najdroższa maszyna w rosyjskim arsenale latających maszyn i bardzo cenna, a każda strata jest dla Rosjan bardzo, bardzo trudna do zastąpienia. I przechodzimy teraz do top 2. W pozycji top 2 mamy temat ważny. A nie, przepraszam, to jest top 3. Top 3. Czyli posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, której, przypomnę, sekretarzem jest obecnie Siergiej Szojgu. I Władimir Putin zrobił ją transmitowaną. Nie było w tym żadnego przypadku, ponieważ dokładnie chciał osiągnąć efekt, jaki osiągnął. Otóż
podczas tej rady zaproponował zmiany w rosyjskiej doktrynie nuklearnej. Kluczową zaproponowaną modyfikacją zapisów jest to, iż Rosja będzie traktować atak ze strony kraju nieposiadającego broni jądrowej, ale wspieranego przez mocarstwo nuklearne jako wspólną agresję na Rosję. Czyli dzięki temu Wittrichowi rozciągają na większą możliwość sytuacji to zastrzeżenie, że będą mogli sobie użyć wtedy swojej broni nuklearnej. I podczas tego posiedzenia Putin, ogłaszając, że zasady dotyczące użycia broni jądrowej muszą być dostosowane do zmieniającej się sytuacji, zarówno międzynarodowej, oraz narastających zagrożeń militarnych, daje kilka komunikatów. Po pierwsze, Rosja czuje się zagrożona tym, co się dzieje. I tak jak się dzieje, ale przecież nikt Rosji nie groził bronią nuklearną, czyli może chodzić tylko i wyłącznie o zagrożenia konwencjonalne. A jedyny kraj, z którym wojuje, to jest ten napadnięty przez nią, czyli Ukraina, czyli Rosja po raz pierwszy, można przeczytać między wierszami, dopuszcza do siebie to, że nie będzie w stanie mieć sukcesu w oparciu o tylko i wyłącznie broń konwencjonalną. No tego to się raczej nikt chyba nie spodziewał jeszcze kilka miesięcy temu. Kluczową propozycją jest uznanie ataku przez państwo nieposiadające broni jądrowej, ale wspierane za tą wspólną agresję. Taka zmiana mogłaby drastycznie wpłynąć na postrzeganie i użycie sił nuklearnych przez Moskwę. Choć Putin nie przedstawił jednoznacznie, czy każda taka sytuacja będzie automatycznie prowadzić do nuklearnej odpowiedzi, to sama propozycja zmian zwiększy gotowość Rosji do rozważenia takiego scenariusza w kontekście konfliktu z udziałem państw kolokwialnego Zachodu i NATO. Warto też przypomnieć, że Putin już w czerwcu tego roku zapowiadał możliwość korekty swojej polityki nuklearnej i robił to oczywiście wtedy, rozmawiając na te tematy z samym Kimem z Korei Północnej, bo oni zaczynają zgrywać swoje doktryny nuklearne, bym powiedział. I obecna doktryna nuklearna Rosji zakłada, że broń jądrowa może być użyta w odpowiedzi na użycie broni masowego rażenia przeciwko Rosji lub jej sojusznikom, lub w przypadku konwencjonalnego ataku zagrażającego istnieniu państwa. W tym wypadku na razie nie zapowiada się na to, żeby taki atak konwencjonalny mogła wyprowadzić Ukraina, który by miał obalić państwo rosyjskie. No ale to Rosjanie sobie będą zawsze mówili o tym, co jest dla nich czym w swojej interpretacji. Propozycje Putina dotyczące zmian w doktrynie to kolejny sygnał eskalacji napięć między Rosją a Zachodem, to oczywiście nikogo nie dziwi. Choć zmiany nie zostały jeszcze formalnie wprowadzone, to w przyszłości mogą znacząco wpłynąć na strategię obronną Rosji, jak i państw NATO, bo w tym wypadku USA oraz państwa NATO będą musiały wprowadzić do swojej doktryny te państwa, które mają broń nuklearną, odpowiednie poprawki, żeby się dostosować do tych zmieniających się wydarzeń i okoliczności w przestrzeni międzynarodowej. A do tego wszystkiego, absolutnie uważam nieprzypadkowo, w programie telewizji Rosja 1 prowadzonej przez najbardziej prorosyjskiego Sołowiowa Władimira doszło do swoistego przyznania się do winy przez jednego z ekspertów, którego tam zaprosił, dotyczącego ekspertów od wojskowości, który powiedział, że w zakresie zbrojeń konwencjonalnych pan Chodorienko stwierdził, że jakakolwiek konwencjonalna wojna przeciwko NATO, a więc bez użycia broni jądrowej, byłaby przez Rosję przegrana. Podanie w tym programie, w takim paśmie czasowym, takiej informacji, no z jednej strony to jest jakiś tam niby zimny prysznic dla Rosjan, zawsze ich karmiono tą informacją, że mają tego tyle, że nikt tego tyle na świecie nie ma i im się zawsze uda i zrobią, co będą chcieli. I Zachód się powinien ich bać. A tu nagle takie coś? No uważam, że absolutnie nieprzypadkowo. Tylko, że Sołowiow, robiąc takie coś, ma też swoją grę. Sołowiow lubi co jakiś czas odzywać się na zasadzie, a nie mówiłem. I jak zauważają eksperci, to może być właśnie z jednej strony takie coś, bo on już we wrześniu tego roku krytykował rosyjskie działania, trochę ryzykując w kwestii tej nowej ustawy o zakazie
krytykowania armii rosyjskiej, że obrona przylotnicza jest nieudolna, a obrona przestrzeni powietrznej nad Rosją przed atakiem ukraińskich dronów to jest jakaś farsa. Krytykował rosyjską propagandę wojskową, która chwali się zestrzeliwaniem systemów bezzałogowych, które w tym czasie jak spadają, to spadają akurat na składy amunicji i lotniska w Rosji. No i dostało się też kontrwywiadowi wojskowemu za przepuszczanie niejawnych informacji w mediach społecznościowych i na kanale Telegram oraz organizacjom, które pomagają rosyjskiej armii za dostarczanie wojsku pomocy ze składek społecznych, a podobno w zamian za wrażliwe informacje, żeby miały się czym wylegitymować przed na przykład agencjami prasowymi. I tu Sołowiow robi coś dla siebie z jednej strony, ale z drugiej takie coś niepokoi, ponieważ to nie chodzi o optymizm. Rosyjska propaganda dalej robi swoje, a już w tym momencie zdarzyło się, że amerykańskie media piszą wyraźnie, że należy się zacząć bać tych nowych zmian, jakie dopiero mają być wprowadzone, bo to jeszcze nie jest zrobione tak, że one już wchodzą. Ale tu zaprezentuję wam fotkę, która obrazuje to, co mówię w wydaniu amerykańskim. Agencje wywiadowcze uważają, że Rosja prawdopodobnie odpowie większą siłą przeciwko USA i ich partnerom koalicyjnym, być może za pomocą śmiercionośnych ataków, jeśli zgodzą się zezwolić na użycie rakiet dalekiego zasięgu dostarczonych przez USA, Wielką Brytanię i Francję. Pisze o tym New York Times. No, jedna z najbardziej poczytnych gazet, jedna z najbardziej wpływowych gazet, takie coś pisze i składając efekty tego wszystkiego, to co mówi Putin, to co mówią u Sołowiowa, to co piszą w tym momencie poczytne amerykańskie gazety i niestety na pewno amerykańska administracja będzie to brać pod uwagę w okresie przedwyborczym. No tak, tylko ja mówiłem, że w którymś momencie Rosjanie mogą przesadzić. Oczywiście. No i wtedy może im to zaszkodzić. Wydaje mi się, że po tym nieudanym tej próbie z tą rakietą RS-28, o której mówiliśmy tydzień temu, tak. No wyciągnięto jednak tą doktrynę, no bo miało trochę inaczej to przebiegać, nie? Miał być udany start, wtedy tak. Zaczęto by straszyć i tak dalej, a tak no, to nie było tego startu, a więc jeden z elementów triady nie do końca działa, można by powiedzieć. Ja wiem, że powiesz, bardziej... że są te Jarsy i tak dalej, ale no jednak one już trochę wiekowe, nie wiem ile. Tak, są wiekowe i nie jest ich tak dużo, no. Ale ja zacznę od teraz jeszcze w tym wątku, od tej fotki. Zdecydowanie czuję się nie do końca sympatycznie, to Gaspodin Car, a chodzi jeszcze o właśnie te pozostałe elementy triady, bo o czym już ostatnio mówiłem u siebie, nie tylko u siebie. Wojska lotnicze. Od 25 dni żaden bombowiec Su-95 nie wykonał lotu bojowego, w czasie którego by odpalił jakikolwiek pocisk na cele w Ukrainie. Tak. Silniki NK-12, o których mówiliśmy z Markiem Meissnerem. No i teraz jest pytanie, dlaczego? No. Prawdopodobnie chodzi o narastający problem z maszynami i silnikami. To jest raz. Dwa. Samoloty Tu-22 też mają kłopoty, bo były częściowo modernizowane i nie. Więc powiedzmy tak, element triady oparty o strategiczne lotnictwo bombowe jest w kryzysie. Po trzech prawie latach wojny jest w kryzysie. Element triady tej, która oparta jest na lądowych, mobilnych oraz lądowych stacjonarnych wyrzutniach, też ma jakiś problem. Po tym wybuchu w Pliesiecku, kiedy ten Sarmat, no najpotężniejsza rakieta w arsenale rosyjskim, która jak się okazuje skuteczność odpaleń wynosi na chwilę obecną z 5 prób, 20%. Jedna się udała, czyli 20%, nie ma się czym chwalić absolutnie, a zniszczenie tej infrastruktury do odpalania też sprawi im kłopoty, jeśli chodzi o testowanie silosów, no to był blamasz. Pamiętajmy, na początku września Amerykanie odpalili swojego Minutemana 3 rakietę z lat 70-80. No i zadziałało.
i zadziałało. Rosjanie chcieli odpalić dużo nowocześniejszą, świeżo opracowaną, w tym wieku już. Nie zadziałało, a Chińczycy kilka dni temu też zadziałało. Zadziałało, ale oni odpalili inaczej, bo oni odpalili w taki sposób, żeby ona przeleciała dużą odległość. Tak. Testy tego typu dzielą się zasadniczo, albo inaczej, realizowane są w modelu. Wyznacza się jakiś tam w swojej strefie kontroli miejsce upadku. No Rosja ma wielki kraj, może sobie planować, tak? Mhm. Chiny też wielki, ale nie aż tyle miejsca mają. I Amerykanie z kolei odpalają, bo mają różne bazy na różnych oceanach i właśnie gdzieś tam jest jakiś poligon, na którym ma to upaść. I im się to potwierdziło. Wszystko było tak, jak należy. Natomiast Chińczycy w tym wypadku zamiast odpalać gdzieś, gdzie leci bardzo wysoko ta rakieta, żeby za daleko z kolei nie polecieć, to oni odpalili tak, żeby ona poleciała jak najdalej, a niekoniecznie wysoko. I ona poleciała na odległość między 7 a 8 tysięcy kilometrów, spadając na wody terytorialne Polinezji Francuskiej. Więc z jednej strony psztyczek Francuzom, no bo ich okręt też ostatnio przepływał gdzieś tam przy Tajwanie. Z drugiej strony przypomnienie Francuzom, że mają kłopoty w koloniach, no bo mieli trochę buntów i tym podobnych, więc że oni mogą to wesprzeć. A po trzecie, przeleciał taką odległość i nie wiadomo do końca, jaki to był pocisk, czy z tych najnowocześniejszych, czyli DF-41, które mają mieć zasięg do 15 tysięcy kilometrów, czy też ten jego poprzednik DF-31, który ma mieć zasięg między 7200 a 8000. I trzy mocarstwa zrobiły testy. Amerykanom się udało, Rosjanie blamasz, Chińczykom się udało. I w tym momencie z tych trzech elementów triady mają Rosjanie problem w dwóch elementach tejże triady, a atomowe okręty podwodne no, jest nie wiadomo, znaczy nie wiemy. Nie w sumie. Ma. No ale przy tej okazji się okazała jeszcze jedna rzecz, że właśnie Chińczykom zatonął w porcie, z niewiadomych przyczyn był się i zatopił, jakoś w kwietniu, maju, najnowszy nuklearny okręt podwodny, też przystosowany do odpalania pocisków rakietowych typu ICBM i jest z tym niezła zadyma. Więc coś niecoś się Chińczykom udało, coś się nie udało, ale generalnie bilans chiński jest dużo lepszy niż bilans rosyjski w tym względzie. Tak, no i tu trzeba, wiesz, my dyskutowaliśmy w sobotę z Maćkiem Korowajem na ten temat, bo trzeba powiedzieć sobie chyba jedną rzecz, że Rosjanie sobie i Amerykanie, no bo w sumie obie strony zdają sobie sprawę, że amerykańska przewaga w tym aspekcie, jeżeli chodzi o tę strategiczną broń jądrową, jest większa. I to, co mogą Rosjanie zrobić, no to użyć tak naprawdę, znaczy nie są w stanie zdekapitować amerykańskiej broni, ponieważ nie są w stanie, ale Amerykanie są w stanie zdekapitować ich broń. No więc no tu jak gdyby wydaje się to wręcz nawet jednoznaczne. Jedynie co mogą Rosjanie, no to próbować i tak pewnie w tej wymianie, w tej drabinie, w tym drzewie eskalacyjnym zaatakować sojusznika, najlepiej nienuklearnego Stanów Zjednoczonych, licząc, że Amerykanie, tak jak zresztą słusznie Maciek chyba stwierdził, nie zaatakują Rosji, tylko zaatakują też sojusznika wtedy, no i najbardziej na strzał jest wystawiona Białoruś. Szczególnie, że oni nie mogą odpowiedzieć, rozumiesz? Bo to jest taka śmieszna sytuacja, że oni mają tą broń na swoim terytorium. Ale to on nie jest ich broń. Tak, a więc wiesz, oni są tacy najbardziej narażeni na taki strzał, na zasadzie, okej, zaatakowaliśmy sojusznika, który ma broń jądrową, żeby was otrzeźwić, no i następny atak będzie już na wasze silosy, nie? No i tutaj Baćka chyba w takiej niekomfortowej jednak sytuacji z tym wszystkim. Natomiast no widać, że raczej Amerykanie, znaczy to zostało, wiesz, to też daje trochę, myślę, że demokratom i administracji Bidena i Harris, wydaje mi się, że alibi. No nie daliśmy tej broni Ukraińcom, szczególnie przed wyborami, no bo nie chcemy tutaj eskalować tego napięcia.
Zwróć uwagę. Teoretycznie tak. Nie? Wiesz, my tak w sumie płynnie przeszliśmy od doktryny rosyjskiej do drugiego naszego punktu, bo to bardzo ważna kwestia, że Chińczycy przeprowadzili tego typu test. Blamarzem jest utrata tego okrętu i jak najbardziej zagrywki... No ale zagrywki... szczegółów też nie znamy, tak w sumie nie wiemy dlaczego. Tak, no nie, wiesz, nic nie wiemy. To wynika ze zdjęć satelitarnych, bo w tej chwili zdjęcia, jakie są, pokazują, że... Znaczy wiesz, wiemy, że się nie wynurzył, a co się z nim stało i dlaczego on zatonął, to nie wiemy tak naprawdę. Tego nie wiemy. Czy się dowiemy, to się okaże. No, ciężko może być. Natomiast rozbudowa potencjału morskich sił uderzeniowych chińskich jest potężna, również tych okrętów podwodnych, a tu właśnie jest zdjęcie z tego portu, gdzie trwa jak gdyby wyciąganie na jakąś platformę przez zestaw dźwigów pływających czegoś, co może być jak najbardziej tym, że właśnie samozatopionym, przyjmijmy na tą chwilę, okrętem podwodnym. I pamiętajmy, Chiny już mają więcej okrętów niż marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Ich potencjał jest oczywiście nieporównywalny jeszcze i długo będzie, ale też częściowo potencjału tych chińskich okrętów nie znamy. A ostatnio Francuzi się wypowiedzieli, że niestety byli negatywnie bardzo zaskoczeni tym, jak bardzo rozwinęły się technologie morskie w Chinach i jak zobaczyli potencjał tego, co część chińskiej marynarki już sobą prezentuje. To była przykra dla Francuzów niespodzianka i o tym nie boją się w tej chwili mówić. Więc sprawa jest poważna, ale chodzi o to, że Chiny miały dotychczas 6 okrętów podwodnych o napędzie atomowym, które mogły wykonywać tego typu uderzenia. No i one były podzielone na te, które były w dyżurze bojowym, te, które były w remoncie i konserwacji, i te, które były na szkoleniu. A rozbudowa ma być potężna, bo oni oprócz tego jeszcze mieli 48 okrętów klasycznych o napędzie diesel-elektrycznym, a przewiduje się, że flota okrętów podwodnych Pekinów wzrośnie do 65, a nawet 80 sztuk do 2035 roku, w tym większość zdecydowana to już będzie oparta o technologie nuklearne, czyli długotrwała możliwość przebywania w zanurzeniu, bez dostępu powietrza i oczywiście zwiększona ilość ładunków nuklearnych, nad którymi pracują obecnie Chińczycy. Jeszcze dawno mieli ich 300 coś, teraz już mają 500, 550, a plany najbliższe mówią o 1700 nawet, żeby mieć w ciągu kilku najbliższych lat i są bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o ten program cały u siebie. I te testy, które teraz są wykonywane, a rakieta Dongfeng 41, to dane nieoficjalne, niepotwierdzone na temat tej rakiety, podają, że ona podobno może mieć prędkość osiągalną nawet do 25 machów, czyli ewidentnie pocisk hipersoniczny i może mieć 8 do 10 głowic indywidualnie naprowadzanych. Więc to taka maszyna apokalipsy, można powiedzieć. I Chińczycy bardzo mocno się tym chwalą i przypominają o swoim potencjale w tym względzie. Więc w kontekście tego atmosfery, jaka panuje w Azji Południowo-Wschodniej, to ma chyba zadziałać na wyobraźnię sojuszników USA w tym zakresie. No tak, tak, tak. To co, chyba powoli przejdziemy do podium. Zostaje jedyneczka. Tak, a na podium wrzucimy temat, no chyba którego się wszyscy spodziewali, bo od niego delikatnie zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli mówimy o kolejnej niedzielnej zadymie w Rosji, bo ten ból głowy stał się już tradycją, a według tego, co wczoraj około północy, kolega Jan, pozdrawiam, wrzucił, była informacja, że kilkadziesiąt, może nawet ponad 100 dronów ukraińskich ruszyło w stronę różnych obwodów i celów możliwych w Rosji. I kiedy w południe zaczynały już tak w większej liczbie informacji się pojawiać, no to się okazało, że noc była dla Rosjan dosyć ciężka. I trafiono w różne rzeczy. I tutaj Rosjanie się przyznają do 120 dronów, tak? Więc... Rosjanie się przyznają do 120, Ukraińcy piszą o 120 kilku też, 125 nawet. No to się zgadzałoby.
największa liczba, bo 67 przeleciała, przepraszam, w rejon Wołgogradu, jak podało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Bo nawet podawali, jak to, gdzie według tych ich rejonów, obwodów się to działo. Czyli koło Rostowa 18 sztuk, Białgorod 17, Woronesz 17, jeden w Briańsku, jeden w Kursku, w Krasnodarskim kraju jeden i Morze Azowskie 3 sztuki. Oczywiście rosyjskie agencje twierdzą, że tradycyjnie wszystkie zostały. No a Wołgograd 67, tak? Tak, a sam Wołgograd w tym momencie tak. To jest to 67. I agencje oczywiście piszą tradycyjnie, że wszystko zestrzelone lub stłumione, jak oni to używają, takiego słowa, stłumione przez walkę radioelektroniczną, nic się nie stało, po czym zaczynają ukazywać się informacje od lokalnych mieszkańców lub też nawet lokalnych mediów, a na koniec nawet potrafią się sypnąć przedstawiciele lokalnych władz. Bo mamy w tym momencie obraz taki, że trafiono duży skład amunicji na terytorium krasnodarskim. Nazwa mi nawet w tym momencie uciekła, bo taka dziwna, Kołubań czy jakoś tak. Nie jest to jeden z największych, ale z listy tych naprawdę istotnych, więc znowu pogłębi się, jak jeżeli pożar i wybuchy ogarną cały teren tego magazynu, no to na pewno to Rosjanie odczują. Na razie nie wiemy, jak bardzo został uszkodzony ten magazyn. Oprócz tego lotnisko w rejonie Jejska, gdzie były przechowywane między innymi pociski Kinżał do atakowania Ukrainy, więc to bardzo ważny obiekt. Natomiast w tym składzie jeszcze były rakiety, najprawdopodobniej te przekazane już przez Iran. Mówimy o samych wyrzutniach, ale bez podwozia kołowego, które już było, że się nie sprawdza, irańskie, i te rakiety FAT-360 tam były przechowane. Jeżeli się okaże, że były na zewnątrz, co ostatnio się Rosjanom zdarza i bardzo niefrasobliwie traktują bezpieczeństwo w takich obiektach, no to się może okazać, że już stały się przeszłością, nawet chociaż nie zdążyły wystartować. I dane o atakach potwierdziły też oczywiście siły ukraińskie, chwaląc się tym w odpowiedni sposób, ale co do zasady, mamy całą serię ataków, całą serię pożarów, które są obrazowane przez systemy NASA firms, i nie da się ukryć, że cokolwiek spada z nieba, jakieś skutki dla tej rosyjskiej infrastruktury wojskowej przynosi. Więc ofiar miało nie być, jednak potem się okazało, że co najmniej jedna osoba zginęła i kolejny festiwal fajerwerków w Rosji. I to w wielu miejscach. Tym razem Ukraińcy zaatakowali w 5 głównych regionach. Rosyjska obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, przeciwdronowa nie była w stanie poradzić sobie z całym spektrum tego ataku. I cóż, mamy kolejną pięknie odpaloną nam z rana niedzielę. Tak, no i tutaj też no te ataki, co niektóre 600 kilometrów, co pokazuje, że no te braki tego zachodniego sprzętu, jeżeli chodzi o te systemy rakietowe i to pozwolenie, no Ukraińcy dosyć efektywnie jednak nadrabiają tymi swoimi systemami dronowymi. W sumie te drony odrzutowe, nie wiem, czy to już nie nazywać jednak rakiety. Znaczy, może tak. Bliżej im do pocisku manewrującego rzeczywiście. Bo w sumie czym to się różni od takiego pocisku manewrującego, tak? No ma też napęd tutaj taki odrzutowy. I co ciekawe, te dalsze cele najczęściej są skutecznie rażone przez oczywiście odłamki, bo to wiadomo, oczywiście, że tylko spadające odłamki. Ale w odróżnieniu od tych celów właśnie przy granicy, tak? Tam dosyć sprawna ta obrona przeciwlotnicza rosyjska oraz te systemy zagłuszania, jeżeli chodzi o WRE, natomiast jeżeli chodzi o głębię Rosji, no to często tego nie ma. Ja bym zostawił pojęcie sprawna, po prostu ona jest tam obecna, kordonem wzdłuż granicy. A jeżeli już uda się, że te drony pokonają tą strefę obrony przeciwlotniczej w strefie frontowej, to tam już potem zasadniczo hula i dusza piekła nie ma. I jeżeli na jakimś konkretnym obiekcie nie ma systemów antydronowych albo nie jest dodatkowo broniony przez jakieś tam zestawy przeciwlotnicze,
no to należy przyjąć, że są skutecznie obezwładniane i atakowane te obiekty. No, wszędzie nie są w stanie w tak wielkim kraju mieć obelgi. Natomiast wiesz, co ciekawe, mamy kolejne pytanie, jak mocno uszkodzony skład amunicji, który nie jest składem przyfrontowym, to nie jest jakiś bardzo duży skład, natomiast no pokazuje, że Rosjanie nie zmieniają tej strategii przechowywania tej amunicji. Jak to nie zdążyli. Pytanie, czy będą, wiesz, bo pytanie, czy i pytanie, będą, czy tak naprawdę mają jakieś pole tutaj manewru, no bo co, przerzucą to za Ural. Tych składów centralnych w tej europejskiej części jest skończona ilość, tak? A jak widać, większość jest w zasięgu ukraińskim. Musieliby to przerzucić właśnie na dalszą część, a tutaj też z Maćkiem rozmawiałem. Maciek twierdzi, że te składy za Uralem nie są przygotowane też do przechowywania tej amunicji, a więc... No, prymitywizm ich jest znacząco większy, a to jest amunicja inteligentna dosyć i wymagająca odpowiedniego przechowywania. No, bo to nie tylko przechowywanie, ale też personel, no to są takie duże zmiany, a Rosjanie nie lubią tak szybko dużych zmian i żeby się dostosowywać do tego. I zostaje im jeszcze jedno, więc przesunięcie odpowiedniej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej właśnie w te miejsca. Na pewno będą szukać wszystkich środków walki radioelektronicznej, które można tam posadowić. To wiemy na pewno. No to tutaj coś sobie, powiedzmy, że kupią, zmontują, będzie ich to drogo kosztować, ale... No wiesz, albo kosztem frontu jednak gdzieś coś będą przesuwać, no bo to takie chyba się wydaje najprostsze. Jeżeli się to uda, że przesuną skądś ten, powiedziałbym, niski pułap obrony przeciwlotniczej, a ostatnio był materiał Piotrka z Biesa, znaczy materiał, taka krótka informacja o tym, że niestety bardzo, bardzo tanie są rakiety do systemów pancer, bo one są nieskomplikowane, ale no, mogą sobie poradzić i uda im się tych pancerów zabrać stamtąd i przesunąć do ochrony, no ale tak, bardzo wielu, żeby było jasne, bardzo wielu obiektów tego typu do przechowywania amunicji, paliw i tak dalej, no to i tak będą mieć cały czas za krótką kołdrę, ale Ukraińcy są w stanie to wykorzystać na potrzeby planowanych przez siebie operacji lądowych też, pamiętajmy. To tego typu szanse dla Ukraińców. No tak, natomiast też właśnie na początku zwróciliśmy uwagę na pewną jednak regularność, bo kumulują się te ataki w weekendy, najczęściej jest to piątek, sobota, czasami niedziela też. I to też ciekawe, czemu weekendy, być może tak prozaicznie na przykład jest mniejsza obsada, nie wiem, tak... Znaczy, jeżeli chodzi o straty w ludziach, tak, obsada jest mniejsza i nikt nie będzie zarzucał, że robią to celowo wtedy, kiedy jest tam pełna załoga, z jednej strony. Z drugiej strony, no niestety wielu Rosjan, niezależnie od tego, gdzie pracuje lub służy, funkcjonuje w systemie. Przychodzi weekend, to trzeba weekend. Przeduma, tak? Okej, okay. Może to być. Muszą podumać i nawet jeżeli chodzi o służby ratownicze i tym podobne, jest ich efektywność mniejsza. Tak, służby ratownicze, tak, i te nadzwyczajne ministerstwa i tak dalej, oni bardzo słabo w te weekendy działają, to trzeba przyznać. W odróżnieniu od tygodnia, na tygodniu jest lepiej, nie? Więc tutaj w prosty sposób wykorzystują przywary znanego sobie przeciwnika. No okej. Okay. I to by było na tyle w dzisiejszym naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Wybuchowo, rozrywkowo na koniec, jak zwykle w weekendy, o czym już powiedzieliśmy. Wszystkim naszym kolegom, którzy dostarczają nam informacje, pamiętajcie, że bardzo serdecznie wam wszystkim dziękujemy, bo nawet jak my czegoś nie wypatrzymy, to tacy koledzy jak właśnie Janek podrzucają, a dzisiaj nawet nam już zagospodarował mi, Maćkowi Korowajowi, Markowi Meissnerowi chyba dzień, bo podrzucił bardzo ciekawe mapy obrazujące stan rosyjskiego rozlokowania sił w strefie operacji kurskiej, zanim ona się zaczęła. Więc chyba będziemy musieli trochę się pochylić nad tym. No dobrze, słuchajcie, miłego wieczoru, miłej nocy. Zapraszamy na jutrzejsze poranne wydanie. Zapraszamy na materiały też Maćka jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Trzymajcie się ciepło, wszemi wobec. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.